Café Muza. Przy konsolecie Magdalena Wojtulanis, przy mikrofonie Magdalena Łoś, a w studiu dwójki zapowiadany gość, profesor Konstanty Andrzej Kulka. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Bardzo mi miło. Mogą państwo nas oczywiście słuchać na antenie dwójki w tej audycji, ale także oglądać w studiu, jak jesteśmy razem i zobaczyć, że rzeczywiście i kawę, i urodzinowy mini torcik mamy. By kawa tradycji jest. Się stało zadość, tak, ja też ją trzymam. I oczywiście te media społecznościowe także do państwa dyspozycji oraz telefon, który za chwilę uruchomimy. Andrzej Sułek będzie czekał na telefony, by mogli państwo porozmawiać z naszym gościem i jubilatem. Zacznę od życzeń, panie profesorze. Takich tradycyjnych, wszystkiego najlepszego, czyli zdrowia, wielu kolejnych lat realizacji swoich pasji, cieszenia naszych uszu i nas samych koncertami, pracy także pedagogicznej, wielu pięknych chwil z rodziną i tego, by w te kolejne urodziny był już czas, kiedy będziemy wspominać jako odległą przeszłość. No, ten trudny okres wojny w Ukrainie. Miejmy nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie. Tak, to straszne rzeczywiście. To są trudne okoliczności do obchodzenia urodzin, ale tego nie wybieramy. My, dwójka, 85 lat, Chopin, 212 i pan profesor, od nas o 10 lat młodszy. Ten dzień był wczoraj. Oprócz koncertu w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, środowego koncertu z przyjaciółmi, wspaniałymi muzykami i publicznością, rozumiem, że świętowanie w rodzinnym gronie to także przywilej już po, czy jeszcze przed? No, jeszcze troszkę przed. Będzie dzisiaj, po południu. I być może też skrzypce, śpiew, gabal. A to nie wiadomo, to się wszystko okaże dopiero w domu. Będzie to niespodzianką. Tak. Panie profesorze, myślę, że słuchacze także są ciekawi. Te pytania dopowiedzą za chwilę do nas dzwoniąc. Przypomnę, numer 22 645 22 22. Ale no, jubileusze służą także temu, żeby rzeczywiście podsumować, spojrzeć w przeszłość i pomyśleć o rozmaitych wyborach, spotkaniach, które z nich były takie formotwórcze, istotne. Może porozmawiajmy o ludziach, których pan spotkał na swojej drodze i z tej perspektywy dzisiaj chciałby pan ich tu także przywołać. No cóż, może powiem o dyrygentach, prawda, zwłaszcza o Witoldzie Rowickim, świętej pamięci, z którym grałem mnóstwo koncertów, który się, że tak powiem, zajął mną jako bardzo młodym wtedy człowiekiem, bo ja wygrałem konkurs w Monachium, mając 19 lat. To był 66 rok. I tak praktycznie od właściwie 68 roku to już byłem niemalże takim przyszywanym solistą Filharmonii Narodowej. Jeździłem wszędzie na turnę. W końcu etatowym także. Tak. I to był wspaniały dyrygent. To miał, jak to się czasem mi mówi, taką złotą rączkę. To była niesłychanie precyzyjna. Więc tutaj mogłem zamknąć oczy, nic nie patrzeć, grać swoje i zawsze wiedziałem, że wszystko będzie zawsze razem, prawda? I w ogóle wspaniale. No jeszcze był Katlewicz, który był znakomitym dyrygentem, akompaniatorem na przykład, prawda? No potem, no cóż, no, wiele koncertów z Kazimierzem Kordem, jak i również wiele również koncertów ze wspaniałym Stanisławem Skrowaczewskim. Pamiętam, że wielokrotnie graliśmy u koncerty Szymanowskiego, między innymi na przykład w Tokio, gdzie ta muzyka była naprawdę bardzo gorąco przyjmowana. Także to zawsze będę pamiętał, zawsze i wiem, że Stanisław zawsze gościł u nas w domu, zawsze jak był w Warszawie, także to było niezwykle miłe. Panie profesorze, wspomina pan dyrygentów. Myślę, że rzeczywiście pod okiem Witolda Rowickiego w ogóle uczył się pan pracy z orkiestrą, co pewnie było bardzo pomocne, żeby później z innymi mistrzami batuty na przykład. Na pewno tak, oczywiście, bo nie wystarczy mieć jakąś tam swoją wizję utworu, swoją interpretację. Jednak cały czas trzeba słuchać orkiestry. Tutaj jest potrzebny jakiś mały element pewnej elastyczności. To się nie da. Orkiestra jest wielkim
utworem złożonym z tak wielu ludzi, że czasami nie można ruszyć, prawda, z miejsca nagle, tak jak solista nagle sobie zachce. Więc ja tu zawsze bardzo ostrożnie do tego podchodzę i dlatego w zasadzie staram się interpretować utwory w sposób jak najbardziej naturalny, jak można. I to chyba przynosi dobre efekty, zwłaszcza we współpracy razem i z dyrygentem, i z orkiestrą, więc to jest bardzo fajne. Ale oprócz jeszcze orkiestry, no to przecież kiedyś oczywiście grało się znacznie więcej recitali niż teraz. A to trzeba wspomnieć o pianistach również. Była pani Elwira Chodynarzowa jako pierwsza, z którą grałem. Potem przez bardzo długi okres czasu był Jerzy Marchwiński, z którym no, występowałem niemal na całym świecie. Dziś posłuchamy, mam nadzieję, też takich nagrań. I tak, i no, my mieliśmy też zespół kameralny, taki kwartet, gdzie Stefan Kamasa na altówce, Roman Jabłoński na wiolonczeli, no ja na skrzypcach, prawda, plus Marchwiński na fortepianie. Czy mogę tu w tym momencie wrócić do naszego koleżeństwa radiowego, bo rozmawiam, mam zaszczyt rozmawiać także z kolegą radiowcem, bo przecież był pan również na etacie w Polskim Radiu i tak, te nagrania realizowaliście lat. Dla tak, radia. Tak, oczywiście wtedy radio realizowało nagrania, robiliśmy regularnie pewną określoną ilość minut rocznie. To było bardzo fajne i to szkoda, że to tak się nagle skończyło, prawda? Ale to chyba skończyło się wtedy, wojennym. Ze stanem wojennym się skończyło i potem no niestety nie wróciło. Także to jest troszkę żal. No, po Marchwińskim, to z Malickim wielokrotnie grałem. No, z kilkoma osobami jeszcze też, prawda, to jest wiadomo. Ale mogę powiedzieć niestety, że moja działalność polega na graniu z zespołami jakby instrumentalnymi, wszystko jedno, małymi czy dużymi, ale mnie niemal 90% tego jest. Także nawet Lipińskiego, którego propaguję i gram, no to są z zespołami właśnie takimi kameralnymi, a nie z fortepianem. To prawda, że też mniej jest takich okazji, ale kiedyś pan powiedział na naszej antenie, chyba w rozmowie z Anną Skórską, że w sumie dla skrzypka, pana talencie, łatwości też technicznej, mimo wszystko łatwiej jest zagrać koncert z orkiestrą. Najdłuższy ma 45 minut, załóżmy, Beethovena, a przygotowanie tak. programu kameralnego to jest też znacznie większe wyzwanie logistyczne, jak rozumiem. Próby. Oczywiście. I w tak zajętym artystycznym życiu, jak w większości pana wyglądało, to też pewnie z tych powodów było mniej okazji. Czy to raczej zamówienia? No to znaczy, kiedyś to mogliśmy grać wtedy, kiedy chcieliśmy grać, prawda? Ale oczywiście warunkiem było jedno miejsce, obecność wszystkich w jednym miejscu i o jednym czasie, więc to był chyba problem jakiś podstawowy, tak, logistyczny. Ale muzyka kameralna, zawsze bardzo lubiłem to grać. Zresztą sporo nagrań jest tej muzyki kameralnej. No, na taką audycję krótką jak dzisiejsza, to są za długie te utwory, więc to nie ma tutaj co tego prezentować, ale to jest coś, co ja naprawdę bardzo lubię, co kocham grać w muzykę kameralną. Może odsyłając słuchaczy do nagrań muzyki kameralnej kompozytora, o którym pewnie chciałby pan i w tym takim momencie ważnym życiowym powiedzieć kilka słów Karolu Lipińskim. Posłuchamy jednak krótkiej, solowej kompozycji tego kompozytora, bo właściwie te kameralne to zajęłyby znaczną część. Tak, tak. One są wszystkie dosyć długie. No i w tej audycji nie ma miejsca na takie utwory, prawda? No to może posłuchajmy tego najkrótszego, jakim mogliśmy państwu zaprezentować z pierwszej płyty, gdzie twórczość tego kompozytora przez pana odkrywanego, którego pan się tak słusznie upomina, także w tych miejscach, gdzie należałoby rzeczywiście pchnąć już sprawę do przodu i udostępnić nuty. Zwłaszcza tak, wydanie nuty jest bardzo ważne, żeby to było wszędzie, biblioteka, w szkołach i tak dalej, proszę, żeby to było dostępne. No. Proszę państwa, proszę sobie wyobrazić, że Konstanty Andrzej Kulka gra na bis, na przykład ten kaprys D-dur, który państwo usłyszą. On jest w naszych archiwach, także w koncertowych, takich właśnie wykonaniach na bis zarejestrowany wielokrotnie. No i za granicą podchodzą później różni ludzie i pytają o nuty, jak się domyślam. Tak.
Tak, ale ja mówię, no akurat ten kaprys jest wydany. To, że to jest, to tu nie ma kaprysu też. Zresztą no, te kaprysy są trochę za długie wszystkie pod rząd, ale ten akurat jest najkrótszy i jest wydany, więc tutaj z tym nie ma problemów. Natomiast wszystkie inne utwory, które jest mnóstwo, które są świetne, które uważam, że są lepsze od utworów Paganiniego. Oczywiście jest to twórczość wirtuozowsko-romantyczna, wiadomo, ale jest, one są ciekawsze, melodycznie ciekawsze, pod każdym względem. A zatem słuchamy, a państwu przypominamy numer naszego telefonu, gość do państwa dyspozycji 22 645 22 22. W płytowym nagraniu Kaprys, który państwo słyszeli, Karola Lipińskiego, opus 29, numer 3, częsty bis pana profesora, gościa państwa w Kafe Muza, Konstanty Andrzej Kulka, do słuchania na naszej dwójkowej antenie, a także oglądania naszego spotkania tu w tej radiowej muzycznej kawiarni, w naszym studiu, oczywiście na naszych mediach społecznościowych. Panie profesorze, wiele życzeń i wiele pięknych, ciepłych głosów widzę na Facebooku. Podejrzewam, że za chwilę też pojawią się takie głosy na naszej antenie. 22 645 22 22. Wybrał pan ten króciutki kaprys, często też wykonywany na bis, ze względu na czas, krótkie ramy naszego spotkania, ale koniecznie chcę pokazać także okładkę płyty, no, która jest tutaj taką dumą. Nagraniu uśmiechnięty, tak. Tak. Przed nagraniem zmartwiony, bo to rzeczywiście było przedsięwzięcie wielkie. No, to jest sześciopłytowy, prawda? Tak, 6 płyt. 23 utwory. Z muzycznymi i tu partnerami, przyjaciółmi, także studentami byłymi też no się tak, pojawiają. Tam głównie Wróbel, Andrzej Wróbel, profesor Andrzej Wróbel, który był inicjatorem tego wszystkiego i Kamereta Wistula, prawda, ten zespół, w którym to nagrałem i w ogóle bardzo często z tym zespołem właśnie gram, tego Lipińskiego. Trudno pytać pana o alternatywne scenariusze życia, bo te oszałamiające sukcesy przyszły bardzo szybko i chyba w ogóle nie miał pan planu B na studia inne niż muzyczne. Wspomnieliśmy te konkursy o Genui, nie mówiliśmy, ale to jako 17-latek dostał pan wyróżnienie, no i później ten słynny konkurs ARD w Monachium wygrany, ale w sumie zaczął pan edukację dosyć późno, bo to 8,5 tak, lat. Tak, tak, tak. Pół roku życia. To wtedy, tak, w zasadzie do szkoły ogólnokształcącej, podstawowej ogólnokształcącej chodziłem, wtedy byłem w trzeciej klasie. No te 2 lata nadrobiłem. Takim moim pierwszym nauczycielem był Ludwik Gbiorczyk. Pasjonat, członek Orkiestry Filharmonii, to wtedy to była Orkiestra Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej. Jego żona zresztą grała na harfie w tej orkiestrze. Pamiętam, że zawsze, on mieszkał w Sopocie, ja w Gdańsku i co niedzielę zawsze jechałem do niego do domu. No pasjonat w niedzielę tak, uczyć. W niedzielę na lekcje i obiad. Obiad był obowiązkowy oczywiście. I on gotował? Nie, wiesz, no chyba jego żona nie. Potem następnym moim nauczycielem był Stefan Herman, profesor Stefan Herman, wspaniały nauczyciel. Bardzo wiele mu zawdzięczam. Zwłaszcza to był pasjonat, który skupiał swoją uwagę głównie na prawej ręce. Słyszałam o tych ciężarkach ołowianych, tak, zawieszanych były, tak, na smyczku z jednej i z drugiej strony, żeby mięśnie wzmocnić. Tak, albo żeby palce w ogóle przegub i tak dalej. I to myślę, że to jednak bardzo pomogło. To pewnego rodzaju łatwość grania, pewnego rodzaju łatwość wydobywania dźwięku w ogóle, bo w końcu przecież skrzypek, obojętnie jaki instrumentalista, to, że musi grać czysto, mniej więcej równo i tam związany ze stylem, w którym utwór został napisany, to jest tak, to są sprawy oczywiste. Tak. Natomiast potem liczy się, jaki ma dźwięk, jak to dochodzi do ludzi. Mhm. A to jest sprawa, połączenie lewej ręki i prawej ręki, więc prawa ręka jest niesłychanie ważna. Prawa ręka to jest jak oddech u śpiewaka, tak, to i jest, też rodzaj to głosu. Pewnego rodzaju łatwość operowania prawą ręką daje znakomite rezultaty potem w odtwarzaniu. Myślę, że o profesorze Stefanie Hermanie jeszcze porozmawiamy i o tej późnej decyzji rodziców, a może także i państwa rodzicielskich decyzja względem dwóch córek przez chwilę także przecież podążających tą drogą. Ale teraz mamy tutaj już możliwość słuchania naszych dwóch słuchaczek i po kolei za chwilę pani Maja, a wcześniej pani Krystyna z Wrocławia. Proszę o założenie słuchawek, tak? I witamy
pierwszą panią. Dzień dobry, pani Krystyno. Dzień dobry państwu. Właściwie można potwierdzić, że życzenia się spełniają, dlatego że ostatnio, wtedy, kiedy gościł pan profesor w dwójce, życzyliśmy oczywiście zdrowia, dobrej kondycji, no ale i również wszystkiego najlepszego, a w tym powrotu do słuchaczy. Mnie właściwie interesuje jedna rzecz. Ja tutaj, pan profesor wymienił wprawdzie bisy, ale chcę jeszcze zapytać dogłębnie, mianowicie kiedy pan profesor osiągnął tą duchową jedność ze słuchaczami po swoim koncercie, właśnie kiedy jeszcze słychać aplauz, ludzie nie chcą odejść, to jakie utwory oprócz Kaprysu Lipińskiego wybiera pan profesor na bis lub bisy, bo to niekoniecznie musi być jeden bis. I chcę się ustosunkować do skrzypiec. To jest instrument, który śpiewny, który bardzo, bardzo jest mi bliski sercu, ale wczoraj usłyszawszy właśnie w dwójce utwór właśnie śpiew Słowika Saratiego, to pomyślałam sobie, jest tak autentyczne oddanie śpiewu Słowika z kląskaniem, że po prostu z kochania tego instrumentu przechodzę na uwielbienie skrzypiec. I życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Zaraz pan profesor odpowie, może wcześniej jeszcze pytania od pani Mai. Dziękujemy pani Krystyno. No, skrzypce to też nasz ulubiony instrument. Nie będziemy tego ukrywać. To teraz jeszcze panią Maję poprosimy na antenę. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Witam serdecznie całą ekipę oraz dostojnego jubilata. No, nie. Panie profesorze, 170 lat, jest pan człowiekiem orkiestrą, jestem pana wielbicielką, mam króciutkie pytania, przechodzę do konkretów, jeśli można, bo inni czekają w kolejce. Pytanie pierwsze. Chodzi mi o poprzedni Kafe Muza, którego słuchałam. Pan profesor wspomniał o etacie radiowym, ale gdyby pan troszeczkę to rozszerzył, może przytoczył szybciutko jedną lub dwie anegdotki, albo które nagranie radiowe utkwiło panu w pamięci. To pierwsze pytanie. Pytanie drugie. Opowiadał pan też w poprzednim Kafe Muza, na jakim instrumencie teraz pan gra. A chciałabym zapytać o najbardziej historyczny instrument, o najbardziej historyczne skrzypce barokowe albo inne, na jakich pan grał. I chciałabym panu podziękować z całego serca za płytę Vivaldi, Cztery pory roku, i poprosić, bo wspomnieliście o trudnych czasach i trudnej sytuacji, o to, żeby zabrzmiał fragment Wiosny Antonio Vivaldiego i żeby dla tych wszystkich, którzy tak rozpaczliwie potrzebują i jako stolat dla pana profesora, zabrzmiało to jako przesłanie światła i nadziei. 170 lat, wspaniały wirtuozie, skrzypiec, i żeby całe to piękno dźwięków do pana wróciło. Najserdeczniej pozdrawiam i odbierającego telefony, i panią realizującą przy mikrofonie, i wszystkich potrzebujących. Oby złączył nas Vivaldi, o ile to nagranie jest jeszcze dostępne. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dziękujemy za te piękne życzenia. Ja zakładam, a priori nie dopytałam, przyznaję, że chodzi o to słynne nagranie pod batutą Karola Teutscha, rok 70. No bo nagrywał pan wiele razy, ale na tym się większość z nas wychowywała. No tak, ja w zasadzie, przepraszam, zdejmę tylko słuchawki, więc pamiętam o trzech, może czterech nawet nagrania. Pierwsze oczywiście to było z Karolem Teutschem, słynnym Karolem Teutschem. Ja pokażę tutaj wydanie już oczywiście narodowa. Kompaktowe, ale słuchaliśmy z czarnych płyt. Aczkolwiek ja mam do tego nagrania troszkę stosunek taki, no nie uznaję tego za jakieś moje najlepsze nagranie. Cóż poradzić, kiedy publiczność zdecydowała inaczej. Potem, bo niezłe nagranie ze Stuttgartską Orkiestrą Kameralną z Münchingerem. No i było również z kwartetem Prima Vista, które jest całkiem niezłe, wydaje mi się.
No oprócz tego jeszcze jakieś inne. No, jest to oczywiście utwór taki, który publiczność bardzo lubi, kocha i chce często słyszeć. No ja ostatnio dosyć często nawet to gram, więc trzeba powiedzieć, że... Tak, i też 70. urodziny pan 5 lat temu chyba obchodził specjalnym koncertem. Akurat tak się złożyło. Tak więc, się złożyło więc, 5 lat. Natomiast jeżeli wracając do sprawy bisów, tak. Cóż mogę, no niestety muszę to powiedzieć. Otóż nie lubię grać bisów. Dlaczego? Bo nie wszystko wiem. Pan powiedział. Wydaje tym... mi się, że w pewnym sensie nie poszukuję jakiejś dodatkowej atrakcji, w sensie reakcji publiczności, prawda? Po pierwsze, po drugie, jestem może troszeczkę już zmęczony graniem samego koncertu, ale oczywiście bisy trzeba grać, ale nie za dużo. Ale czy to uczucie takiej pewnej dyskomfortu w stosunku do bisów to jest rzecz ostatnich lat, czy tak było zawsze? Nie, może raczej, chyba zawsze, ale zwłaszcza ostatnio, więc, ale oczywiście kiedyś grałem często kaprysy Paganiego, na przykład kaprys 13 na bis często. Też bardzo często grywałem ostatnią, czwartą część sonaty solowej Bartoka na skrzypce solo. Bardzo trudnej zresztą i to było zawsze bardzo efektowne. No, jakieś drobne cząstki sonat czy partity Bacha, prawda? No to są takie standardowe utwory, które się gra na bis. Więc, czasem popis, czasem miejsce na refleksję, na wybrzmienie. Tak, no emocji. Czasami tak, ale generalnie rzecz biorąc, oczywiście publiczność raczej oczekuje czegoś bardziej wirtuozowskiego niż uspokajającego, prawda? Tak. To zależy też... I potem się już w ogóle nie można rozstać. No tak. Więc to różnie to bywa. Natomiast jeżeli chodzi o nagrania, no radiowe nagrania przebiegały zawsze bardzo sprawnie moim zdaniem. To teraz specjalnie a propos etatu radiowego. Tak, a propos etatu. Natomiast ja zawsze pamiętam, jak przychodziłem do montażowni, żeby jak montowało się wtedy te nagrania. Pamiętam te duże szpule z dwóch stron, prawda, tej taśmy. I potem było szukanie tego miejsca, gdzie tu ewentualnie ciąć. Można ciąć. Bo wiadomo, że zawsze cięcia muszą być, no bo żeby wygrać jakiś lepszy fragment, prawda, utworu. I był pan przy tym procesie. I tak, ja bardzo często byłem przy tym procesie, więc to na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Także to było... Z tym się wiąże etat w Polskim Radiu. Tak, tak. I te lata spędzone. Także z tym montażem. Jeszcze króciutko, ponieważ czekają pani Barbara i pani Ola, tak. Więc te słuchawki będą nam zaraz znowu potrzebne o tym instrumencie historycznym, pani Maja. No, ja z instrumentami historycznymi raczej niewiele miałem wspólnego. Na typowych skrzypcach barokowych, które zresztą specjalnie się tam nie różnią, no trochę się oczywiście różnią, ale w zasadzie nie grałem. Samo trzymanie ich się raczej różni, prawda? Sposób. Tak, gryf, poza tym menzura oczywiście, ale to raczej tego, nie dotykałem się tych rzeczy. Także raczej na skrzypcach tradycyjnych mam też instrument Galliano, który no jest dosyć stary, ale to jest wszystko w sensie normalne. Tak, więc... struny ma metalowe, wyjaśniając, prawda? Tak. Więc na strunach tych jelitowych nigdy nie grałem. Raz grałem na altówce. O, na altówce, kiedy dla eksperymentu dwie pierwsze części tria Chopina grałem na altówce, a na dwie dalsze, te trzecia i czwarta, na skrzypcach. No tak, to jest moim zdaniem wielkie wyzwanie ze względu na zmianę menzury. Poprosimy o założenie słuchawek i pani Barbara, za chwilę pani Ola, najpierw pani Barbara, która dzwoni chyba do nas z daleka, z Francji, jeśli się nie mylę. Dzień dobry. Pani Barbara? Jest. Pan mnie słyszy? Tak, słyszymy panią. Panie Andrzeju, z dalekiej Francji kłaniam się panu. Miło mi bardzo. Zapisaliśmy razem wywiad w 2009 roku. Spłacam dług. Wywiad z panem, a teraz nie mam z panem żadnego kontaktu, więc słucham z wielką radością. Bardzo mi miło. I serdecznie pana pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Całą rodzinę. Również dziękuję. Dziękuję. Bardzo pani dziękujemy. Spłacam dług, to rzecz dotyczyła oczywiście bycia w Gdańsku, w rodzinnym pana mieście. Tak, bo pan Andrzej spłacał dług swojemu miastu. Chyba nadal to robi. Dług musiał być duży. My go zawsze uważamy za swojego, gdańszczanina. Tak. I tak się też czuję, gdańszczaninem cały czas. Ja to prawda mieszkam daleko,
no na właśnie. Południu Francji, ale zawsze czuję się gdańszczanką. Gdańsk tak jest, jak pan. Gdańsk jest rzeczywiście tym miastem, no, gdzie właściwie powinien pan mieć klucze do niego, a na pewno do kultury no, i serc pan może, ma. Muszę powiedzieć, że tak, Gdańsk, no to jest moje miasto, w końcu tam się wykształciłem, tam miałem wielu znajomych, nawet muszę powiedzieć, że z branży rozrywkowej na przykład kolegą moim skrzypkiem, zresztą był Seweryn Krajewski w szkole z czerwonej gitary, prawda, Poznakowski, Trubaduży i tak dalej, bo to był fagocista zresztą. No właśnie, miał pan... Włodek Nachorny w mógł końcu... pan robić wszystko, byle tylko pan ćwiczył. Rektor zabronił no, grać kolegą z tak, panem w karty. Owszem, były takie przypadki. Ja bardzo lubiłem grać w karty, muszę powiedzieć. I byłem czasami rzeczywiście karcony przez rektora, który nawet kiedyś mówił mi nawodka, że było ogłoszenie, że z kulką nie należy grać w karty. Kulka ma ćwiczyć. O, tak, bo może w kartach też jest za dobry. Zaraz pewnie do tego Gdańska jeszcze nasze myśli popłyną, bo w końcu mówiliśmy o pierwszym nauczycielu, panu profesorze Gbiorczyku, ale Stefan Herman wspomniany już przez pana, to był właściwie potem już ten drugi i ostatni nauczyciel na poziomie nie tylko liceum muzycznego, ale i także studiów właściwie. Potem już nie było chyba okazji innej edukacji, więc ten dług pod każdym względem z Gdańskiem się pewnie kojarzy. Ten taki dobry dług, dobre zobowiązanie. Wcześniej posłuchamy pani Oli. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry wszystkim. Wcześniej jakaś pani wspomniała utwór Słowik, a ja o prawdziwych ptakach chciałam powiedzieć. Nie wiem, czy pan profesor pamięta. Grał pan tutaj, to znaczy gra na Dolnym Śląsku, w Szczawnie, na Festiwalu Zyniawskiego. To pan grał w Świdnicy w Kościele Pokoju. Festiwal Bachowski chyba wtedy raczkował. To było dawno, dawno temu. Nie wiem, czy pan pamięta. Grał pan koncert, nie pamiętam już, jaka to była muzyka, jaki to był utwór. W każdym razie wszyscy jest cisza, wszyscy słuchają. Sympatycznie, piękna muzyka. Pan gra, a spod sklepienia ćwierć, Tado, w rubli się włączyło do pana muzyki i to był taki sympatyczny moment. No tak, pamiętam, to chyba było w Kościele Pokoju. Tam, tak, w Kościele także... Pokoju właśnie, no i chciałam właśnie to wspomnieć, ten moment taki sympatyczny, że nawet ptaki się włączały do pana gry pięknej. To bardzo miłe. Bardzo miłe przywołanie natury, które zresztą były, panie profesorze, takim pierwowzorem dla wielu kompozytorów tworzącej się już tej idiomatycznej literatury skrzypcowej, no bo skrzypce naśladowały nie tylko ludzki głos, ale właśnie też te piękne dźwięki natury. Więc słowik, kukułka, rozmaite ptaki rzeczywiście w skrzypcach się odzywają, a takie, które chciały z panem koncertować, no to doceniły pana kurs, tak rozumiem. To było wspomnienie koncertowe, a wracając do pana dzieciństwa, do Gdańska i do tej decyzji rodziców, w końcu muzyków. Mama była pianistką, tata śpiewakiem, którzy zastanawiali się i potem rzeczywiście musiał pan 3 lata nadrabiać w jeden rok w tempie błyskawicznym. Podobnie zresztą po tych sukcesach było ze studiami, jeśli się nie mylę. Trzeba było szybko nadrabiać po propozycji. No tak, to znaczy szkoła podstawowa to była naturalne. Liceum już było w całości normalnie. Jeden etap raptem. Tak, a potem na pierwszym roku to wtedy to się nazywała Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku. Zresztą ten pierwszy rok to ja byłem w Sopocie, bo to jeszcze ta szkoła była w Sopocie wtedy. Dopiero potem się przeniosła do Gdańska. To wtedy zrobiłem 4 semestry w jeden rok. No i potem już moje wizyty w szkole były bardzo sporadyczne, prawda? Na dyplom pan jeszcze wpadł. Tak, wpadłem na dyplom. Tak, to było bardzo miłe. Wpadł pan rzeczywiście już po nagraniu 4,5 roku, jeśli się nie mylę, bo to był 71 rok, więc nagranie już było i po licznych koncertach już oswojony z orkiestrą, estradami. Ale czy państwo jako rodzice dwóch utalentowanych córek także zastanawiali się, czy w ogóle je w tym kierunku posyłać? No oczywiście, inspirować. Ja wiem, no trudny oczywiście wybór. Zastanawialiśmy się, ale postanowiliśmy nie robić nic na siłę. Mhm. Znaczy, starsza córka zdała już do liceum muzycznego.
na ulicy Kraśnickiego i niestety miała wypadek, spadła z konia. Mam taki dom na wsi, nieopodal są Walewice. Właśnie mówię, że duch pani Walewskiej chyba wystraszył. Konia oczywiście. Konia oczywiście. I córka spadła, bardzo sobie uszkodziła prawą rękę. Miała przez pół roku, nie mogła ruszać palcami i tak dalej, więc to było dosyć przykre. No i trzeba było wtedy przejść do innej szkoły. No i tak już zostało. Jest prawniczką, ale ma coś wspólnego z kulturą, ponieważ zajmuje się głównie prawem autorskim, więc czyli tutaj tak, z artystami trochę zostało. No a młodsza to gaba, kulka, no, działa. No to wszyscy znamy. Nasza koleżanka radiowa też skądinąd. Działa i bardzo, bardzo myślę, ja osobiście myślę, że zrobi to wszystko świetnie, bardzo dobrze. Ja mogę humorystycznie tylko powiedzieć, że pamiętam, że kiedyś było takie ogłoszenie, że wystąpi pan profesor Konstanty Kulka na jakimś tam koncercie kameralnym, prawda? A potem w nawiasie, otworzony nawias i ojciec Gaby Kulki. Nawias zamknięty. Żeby wytłumaczyć niektórym, tak, kim pan jest. Kim ja jestem, tak. I to jest dla rodzica chyba największe szczęście. Nie ma większego. Oczywiście powiedziałam, zastanawiali się państwo, czy to było oczywiste, czy były wątpliwości, ale te mądre decyzje to pozwolić wybierać i to jest chyba najważniejsze. Nie wyobrażam sobie, by zawód ten uprawiać. Zwłaszcza, że Gabrysia ja, po szkole podstawowej, którą ukończyła grając na skrzypcach, powiedziała, że nie będzie grała na skrzypcach. No i nie grała dalej. I tak, słowa dotrzymała. Tak jest. Jest z nami pan Roman. Dzień dobry, witamy. Przypominam, numer 22 645 22 22. Państwa dzień goście. Dzień dobry, panie profesorze. Profesor. Wszystkiego najlepszego. Dzień dobry, witam. Mam wielką prośbę i kiedy pan zawita do Szczecina? No nie to jest wielkie pragnienie, żeby pana jeszcze raz usłyszeć. Jestem stary dosyć, bo mam 89 lat, ale jednak będę czekał na pana. Bardzo mi miło. Mam nadzieję, że dotrę do Szczecina. Niedawno byłem chyba na jakimś festiwalu organowym tak zwanym, więc czekamy ślicznie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Bardzo dziękuję. I od razu Szczecin po raz drugi. Pani Irena jest teraz z nami. Dzień dobry, witamy. O, właśnie, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu usłyszałam swojego rodaka ze Szczecina, a ja chcę się pochwalić, że po pierwsze, to w starej naszej filharmonii to byłam stałą słuchaczką, na której pana profesora słyszałam wielokrotnie, a ostatni koncert, który pamiętam, to chyba był jeden z moich ulubionych, czyli Symfonia Hiszpańska Lalo i udało mi się wtedy złapać gdzieś tam w kuluarach pana profesora i mam pański autograf na czterech porach roku z kwartetem Prima Vista, który oczywiście trzymam sobie jako jedną z pięknych pamiątek, ale wspomniał pan o Karolu Lipińskim, który u nas w swoim czasie był przecież no, konkurentem wręcz Paganiniego, a u nas jest tak mało znany. I ja, ponieważ tak no, stałam się od pewnego czasu miłośniczką w ogóle muzyki skrzypcowej i mam wiele nagrań nie tylko właśnie Vivaldiego w pańskim wykonaniu, ale również i koncert Pendereckiego i inne również koncerty. Więc takim pytaniem, no już tak powtarzając stare przysłowie, że cudze chwalicie, sobie nie znacie, że jednak czy nie warto by było przypomnieć chociażby na konkursie Wieniawskiego twórczości Lipińskiego, czy Emila Młynarskiego, czy też innych kompozytorów, którzy jednak w tej twórczości skrzypcowej mają swój udział, a nie tylko przypominać tych no bardzo znanych w świecie koncertów, które są wszystkim znane, a jednak nasze chyba troszeczkę nie powędrowały w świat. To jest takie pierwsze pytanie. A drugie właśnie o pańską córę, czyli Gabę Kulkę, czy w momencie, w którym ona wybrała no, inną drogę muzyczną, czyli no, trochę jazz, trochę taki rock alternatywny, czy nie było jakiegoś konfliktu w rodzinie, że ona akurat taką
moim zdaniem nie rozrywkową, ale właściwie trudną drogę również. Ambitną, naprawdę ambitną. Tak, ambitną i to nie jest to skierowane do jakiejś bardzo szerokiej publiczności, prawda? Ale zrobi to bardzo dobrze i konfliktu tu żadnego nie było, wręcz przeciwnie. Nawet kilka utworów graliśmy wspólnie. Nawet jeden chyba jest na płycie również. Mogą państwo w internecie też znaleźć takie nagrania. Tak. Także i występowaliśmy też wielokrotnie wspólnie. Także tutaj o żadnym konflikcie nie ma mowy. Ona tak czysto śpiewa, że pana profesora ucho absolutnie tutaj w intonacji się splata. Jeżeli chodzi o Lipińskiego, to oczywiście zgadzam się całkowicie, że jest to postać prawie zapomniana. Niestety. Nie wiem nawet dlaczego. A czy pomysł by któryś z konkursów jako obowiązkowy, rozumiem, utwór wprowadził? Jest międzynarodowy konkurs w Toruniu, który zresztą Toruń też wydał kilka utworów Lipińskiego. Związane to było z faktem, że był obowiązkowy właśnie utwór Lipińskiego na tym konkursie. Więc tu trzeba to pochwalić. Ale przydałoby się wydać wszystko, naprawdę, bo to są utwory świetne. Oczywiście są to utwory bardzo trudne. No, ale Paganini też nie jest łatwy, a grają. Wielu skrzypków gra Paganiniego. Więc tutaj to są pewnego rodzaju zaniedbania, moim zdaniem, więc trzeba by to wrócić do tego. No a ja staram się spropagować tego Lipińskiego, grając go wielokrotnie. Mhm. Wszędzie teraz z zespołami, prawda, to są te utwory również z partiami orkiestry dużej, ze wszystkimi. Natomiast ja do tej pory grywam wyłącznie z kwintetem, czyli ze smyczkami. Czy na konkursie Wieniawskiego ewentualnie mógłby się pojawić? Boże, o konkursie jeszcze porozmawiamy, bo to rok konkursu, przez to pandemiczne opóźnienie. Ale teraz jeszcze oddamy głos panu Teodorowi z Wałbrzycha. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Moje wrażenia, jeżeli chodzi o kontakt z panem Kulką, to było zachwyt po filmie. Poprosimy o ściszenie radia, tylko radio odbiornika, bo mamy echo i będzie nam wtedy chyba łatwiej wszystko precyzyjnie zrozumieć. Już jest dobrze. Chyba podejdę do odbiornika i wyłączę całkiem. Także akompaniament do tego filmu, który wykonywał pan Kulka, ale chodzi mi o co innego, że pierwsze kontakty z muzyką poważną były właśnie dzięki temu, że usłyszałem nagrania niektórych utworów sztyczowych właśnie w wykonaniu pana Andrzeja Kulki. Ale jeszcze jedno. Po konkursie, który pan wygrał, komentarz pana Jerzego Waldorfa mówi tak. No oni sobie tam w tym jury wyobrażali, że w Polsce to jest takie jakieś dno muzyczne i że tam skrzypce to się wykonuje z jakiegoś starego drewna albo jakąś przerabia drumle. Nie wiem, czy to dosłownie mówię, ale to było bardzo, bardzo, bardzo dla mnie śmieszne i tak się zastanawiałem, jak tą muzykę ugryźć. Nastawiałem się zawsze snobistycznie, podsłuchiwałem muzykę, podsłuchiwałem rozmów o muzyce. Ale na koniec wyszło tak, że po małym ziarenku Chopin, koncerty chopinowskie, nie koncerty, tylko konkursy. Panie Teodorze, które to nagranie czy wykonanie pana profesora rzeczywiście otworzyło pana uszy na ten świat muzyki klasycznej? Bo rozumiem, że tutaj jest ta wdzięczność. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Panie profesorze, zatem otwiera pan uszy na klasykę ludziom, którzy może by się tego nie spodziewali. Może za chwilę posłuchamy tutaj interpretacji skerca Tarantelli Henryka Wieniawskiego i o konkursie kilka słów powiemy. Wspominamy oczywiście te konkursy
które otworzyły panu, no, jeden głównie, ten Monachium, drogę do estrad całego świata, ale konkursy to także bycie jurorem, zupełnie inna rola. Ale jeszcze jest teraz jeden słuchacz, zanim ten utwór. Dzień dobry, witamy pana. Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Weichert, dzwonię z Hamburga. Wszystkiego najlepszego, panie profesorze, z okazji, kiedy usłyszałem 3 dni temu w polskim radiu, drugim, którego słucham codziennie, że ma pan urodziny i będzie pan gościem w audycji, postanowiłem porozmawiać i życzyć panu zdrowia, bo jeśli chodzi o inne wszystkie rzeczy, to chyba osiągnął pan wszystko, co człowiek mógłby sobie w życiu życzyć, tak? Także chciałem jeszcze powiedzieć, że rozmawialiśmy już kiedyś rok albo przeszło temu, kiedy był pan też gościem tej audycji. 1,5 roku temu, tak. Tak, i wtedy powiedziałem, że nie posiadam pańskiej płyty. Znalazłem czarną płytę w mojej kolekcji z koncertem podwójnym na skrzypce i wiolonczele Johannesa Brahmsa. Gra pan tam w duecie z Romanem Jabłońskim. Płyta jest wydana w 1980 roku. No stara płyta, tak. Dawno to było tam. Chciałem życzyć jeszcze raz wszystkiego dobrego i zdrowia i do usłyszenia i życzę dużo lat pracy przed panem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Pan Krzysztof z Hamburga wielu lat pracy panu życzył. No to chyba rzeczywiście nic się nie zmienia. Niby mówił pan 5 lat temu o emeryturze, ale to tylko formalność, jak rozumiem, bo w życiu koncertującego skrzypka no właściwie przerw nie ma. No czasem pan odkładał skrzypce na dłużej. Życie bez skrzypiec też istniało, ale to tylko jako przerwy. No, jeżeli nie ma koncertu, bardzo często odkładam skrzypce na tak zwaną przysłowiową szafę. Mhm. Ale nie patrzę na nie w ogóle, ale mam pewnego rodzaju łatwość dochodzenia w miarę szybko do formy, więc to... To jest dane mi, prawda, z góry, więc... Tak, to jest bardzo się z tego dar. Cieszę. No cóż, oczywiście gram teraz niedużo, znacznie mniej niż kiedyś, prawda, ale tym niemniej zawsze gram. I postanowiłem sobie, że jeżeli zacznę grać rzeczywiście nie za dobrze, jeżeli to zacznie wszystko nie za bardzo dobrze wychodzić, to... Skończę z graniem. Nie powiedział pan sobie, że zacznę więcej ćwiczyć. To jest bardzo ciekawe. Słuchamy Wieniawskiego. No i przykład tej wirtuozerii, poniekąd także daru z góry, jak to pan powiedział, bo to, że nie trzeba tak dużo ćwiczyć, by taką precyzję osiągnąć, to rzeczywiście wielki dar. Ile najwięcej pan ćwiczył dziennie, panie profesorze? No różnie to bywało. W każdym razie, bo nie tylko samo ćwiczenie, ale również próbowanie z pianistą, prawda, więc to kilka godzin dziennie bywało, ale generalnie to taka zasada, że kiedy nie było dodatkowych prób z fortepianem albo no tak 2 godziny, no bywało czasem w bardzo wczesnym czasie 3 godziny, ponieważ to ten okres po konkursie był bardzo trudny dla mnie, dlatego że w końcu mój repertuar był bardzo ograniczony. A trzeba było nowe pozycje, przecież były zamówienia od impresariatów. No, i wszystkiego trzeba było się prawie na nowo uczyć, więc to był straszny okres dla mnie. A propos konkursów, to 2 razy pan inaugurował koncertami otwierającymi konkursy Wieniawskiego. 5-krotnie zasiadał pan w jury, raz był przewodniczącym, ale w ogóle już chyba nie starczyło czasu, by wziąć w nim udział, bo już jako bardzo młody człowiek, mieszczący się w tych granicach oczywiście wiekowych, pan się tam pojawia już jako gwiazda. Ja chyba na tym z pierwszych, kiedy wygrałem konkurs, grałem na koncercie inauguracyjnym. Tak, w 67, potem w 72. Więc to był mój udział w konkursie. No ale konkursy są po to, żeby coś osiągnąć, prawda? Żeby dostać się na te estrady prawdziwe. A jeżeli to już było, no to po co wtedy? Konkurs jest w zasadzie niepotrzebny. Wtedy trzeba było już robić rzeczywiście ten repertuar. Tak, oczywiście. Państwo mogą śledzić nasze spotkanie, które powoli dobiega końca, także oczywiście w naszych mediach społecznościowych. I tam padło pytanie. Za chwilę oczywiście oddamy głos słuchaczom mającym pytania tu na naszej antenie telefonicznie. Czekają pani Anna i pan Krzysztof, ale jeszcze pytanie, które napisała słuchaczka na stronie naszej facebookowej, pani Urszula. Może a propos tych konkursów i śledzenia tego, co się dzieje, czy
ma pan jakąś ulubioną skrzypaczkę, skrzypka współczesnego z tych młodych artystów, który rzeczywiście zyskałby taką rekomendację pana? Trudno, naprawdę. Moim zdaniem jest w tej chwili taka sytuacja, że kiedyś, jak ja słuchałem wielkich artystów, wielkich skrzypków, powiedzmy, jak grał Dawid Oistrakh, no to ja wiedziałem, że to jest Dawid Oistrakh. Jak grał Heifetz, wiedziałem, że to na 100% jest Heifetz. Jak grał Milstein, to był Milstein. Prawda? Obecnie ten poziom jest bardzo wysoki, ale wszyscy grają jakby podobnie, więc trudno mi tu w ogóle jakiekolwiek, jest bardzo wielu naprawdę wspaniałych skrzypków. To musiałbym tutaj wiele nazwisk wymienić i bardzo dobrze, że jest ich tak dużo, bo to świadczy o tym, że jednak ludzie chcą słuchać dobrej muzyki, prawda? Też. Więc nie podam tutaj chyba żadnego nazwiska, ponieważ może bym kogoś skrzywdził albo kogoś zbyt pochwalił. Więc. I także przez ten rzeczywiście fakt pewnej globalizacji również stylu wykonawczego, tak? Tak, kiedy się mówi o szkole rosyjskiej, szkole francuskiej i tak dalej, to wszystko. Teraz w chwili to właściwie to nie ma takiego pojęcia w ogóle. Ta komunikacja na świecie jest tak szybka, tak w ogóle niewyobrażalnie, prawda, błyskawiczna, że to w zasadzie jest obojętne. Pana styl na szczęście rozpoznajemy i słuchacze to potwierdzają. I teraz oddajemy im głos. Za chwilę pan Krzysztof z Zielonej Góry, a teraz jeszcze pani Anna z Warszawy. I myślę, że to będą już ostatnie telefony w tej dzisiejszej pana urodzinowej audycji. Słuchamy. Dzień dobry, pani Anna. Dzień dobry państwu. Z wyrazami najwyższego szacunku i życzeniami dla pana profesora, też w oktawie urodzin dwójki, troszkę a propos na ten temat. Dwójka ma znakomity program poranny dla tych, którzy wcześniej wstają, od godziny 6, prawie godzinę. Nazywa się to Fantazja Polska i w tym programie przedstawiacie państwo też mniej popularnych polskich kompozytorów, między innymi Karola Lipińskiego, za co serdecznie dziękuję i pozdrawiam państwa. Bardzo dziękuję. Wszelka forma chwalenia Lipińskiego jest tutaj dla mnie osłodą. I każdej porze. Może być wcześniej rano. W takim razie jeszcze pan Krzysztof z Zielonej Góry, a później już naprawdę ostatni telefon, ale pan długo czeka, więc oczywiście będzie pan miał tę szansę, pan Krzysztof z Wrocławia. Najpierw Zielona Góra. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. W pierwszej kolejności życzenia dla pana profesora długiego i twórczego życia, zdrowiu. A drugie kolejności pytanie o płytę, pełną płytę z córką, w kolaboracji z córką, czy cokolwiek takiego będzie planowane w przyszłości, bo byłoby na pewno to wspaniała promocja muzyki skrzypcowej, zwłaszcza u ludzi młodych. No, nie myślałem o tym, ale córka być może, że do tego dojdzie, ale to musi tutaj zadziałać córka, która sama, prawda, pisze te utwory i wszystko robi także. I tryska pomysłami, tak, to rzeczywiście jest krynica pomysłów. Bardzo panu dziękujemy. Ostatni głos dziś w Cafe Muza i pan Krzysztof z Wrocławia. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Chciałbym przypomnieć o Karolu Lipińskim we Wrocławiu. Mamy Akademię Muzyczną imienia Karola Lipińskiego. Tak jest. Było to wspomniane. Tak. W 2019 roku w Akademii Muzycznej odbyło się wystawienie śpiewogry Karola Lipińskiego Kłótnia przez zakład. To była prapremiera po 180 latach dla uczczenia patrona Akademii Muzycznej we Wrocławiu w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia uczelni. W uczelni tej odbywają się cykliczne konferencje poświęcone patronowi. Materiały z tych konferencji są publikowane. Na ogół mówimy o wielkich sukcesach, wielkich salach koncertowych, występach pana profesora, wspaniałej publiczności. Ja chciałbym przypomnieć, w Nysie około 1920 roku występ właśnie pana w muzeum, czyli w Pałacu Biskupów Wrocławskich. Było wtedy potwornie gorąco. Okna wszystkie pootwierane. Kiedy pan szykował się do tego, żeby odegrać utwór, akurat dochodziła głośna, megafonowa muzyka stadionowa po pobliżu stadion. I wtedy widać było i po pana minie, i także ja to odczułem, że
będzie musiał pan po prostu zrealizować kontrakt. No. No i zrealizował, rozumiem. No, na pewno zagrałem w końcu ten koncert. Tak, tak, tak. Został zrealizowany. Tak. Tylko, jest. Że i pan, i ja czuliśmy wielki dyskomfort. No nie pamiętam tego, ale... Nie był aż tak wielki, skoro pan nie pamięta, tak. Ale rzeczywiście no, mogłyby to być bardziej sprzyjające okoliczności spotkania koncertowego, jakich życzę panu, panie Krzysztofie, z naszym gościem, państwa gościem, profesorem Konstantym Andrzejem Kulką, jeszcze wiele w tym tygodniu pana urodzin. Wczoraj 75. urodziny, nasz młodszy o 10 lat kolega od dwójki, kolega radiowiec także, o czym przypominaliśmy. Bardzo dziękuję, że spędził pan ten czas z również nami. Również bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Ze słuchaczami. Pożegnamy się fragmentem nagrania kaprysu według Paganiniego, Szymanowskiego. Nagrania, które pan wybrał także jako propozycję muzyczną dzisiejszych tu urodzinowych rozmów ze słuchaczami. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Do widzenia.